Wzrokową, ale mam nadzieję też intelektualną, bo za chwilę znakomity gość wygłosi bardzo arcyciekawy wykład. A teraz, proszę Państwa, podziwiamy pracę pani Barbary Skrzyńskiej-Zdanowicz. Myślę, że efekt jest arcyciekawy, bieli i czerni, z racji tego, że uzupełniliśmy to kompozycjami żywych kwiatów. Pozbawiłam kwiaty koloru, przetłumaczyłam na język czarno-biały to, co właściwie chyba nie powinno być tłumaczone na język bezbarwny. Myślę, że drodzy Państwo dostrzeżecie kształt, że wyobrazicie sobie barwę. Wygłosi wykład na temat pasji, jeśli chodzi o kwiaty baroku, chyba znaczenie w ogóle kwiatów, symbolikę kwiatów baroku, reprezentuje zacną instytucję Zamek Królewski w Warszawie. Bardzo dziękuję. Proszę przyjąć ode mnie taką namiastkę bukietu barokowego. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i oczywiście Państwa zapraszam na wykład. Postaram się Państwa zaciekawić i też chyba zainspirować, bo myślę, że kwiaty powinny być codziennie z nami. Chciałam Państwu opowiedzieć historię i zaprosić Państwa w podróż po tym, czym są kwiaty baroku, jak je widzieli poszczególni artyści z różnych sfer i co nam to daje dzisiaj.